Cześć, siemaneczko, witajcie, z tej strony Krzemyk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale ze Żnip. Trzeci odcinek w tym sezonie i chyba ostatni. Jest ze mną Peter. Siema. I hot 16, bardzo gruba, Jaca. No witam. Czemu hot 16? No bo Jacek w tym roku ma 16 lat, więc idealnie pasuje hot 16. I my lecimy z ostatnim odcineczkiem ze Żnip, więc subskrybujcie, lajkujcie nasze kanały, linki macie w opisie, oczywiście do Jacka. No i co, łapkujcie, motywacja. Czym więcej wiecie, ten łapiek, tym się mam bardziej chcę nagrywać i będziemy wiedzieli, żeby rozwinąć sezon drugi, a już mamy w planach dużo ciekawsze. Zwierzęta, większe pola, nowsze maszyny, dotacje z Unii, będzie wiele, bardzo wiele rzeczy więcej, ale tak na razie musimy to skończyć. No, więc lecimy, dużo pola jeszcze do skoszenia, chłopaki już tam pracują, bo tam w końcu za darmo nie robią, muszą pracować, żeby na chleb mieli. Dokładnie. I to zboże, powiem wam, bardzo słabo sypie. Zepsuliśmy tylko właśnie w tym, że nie nawieźliśmy, nie zdążyliśmy, nam urosło. Nie przypilnowaliśmy sobie, tam urosło, jest słabo nawiezione, ale jako tako... No, zarobiliśmy ze 100 tysięcy na zbożach zarobimy. Bo tamto pole poszło... czekaj, tamto pole... co to było? Soja poszła dla zwierząt. Rzepak połowicznie, ten pójdzie ten samo dla zwierząt, druga połowa pójdzie dla skupów, żeby troszkę się zarobić. Więc jak tam będziecie, chłopaki, mieć pełne przyczepy, to powiecie, to sobie przejadę do chopy wysypać. Dobra. Ale które te małe? No ogólnie, czy auto, czy traktor, to powiedzcie, no, zapewnicie. Ale do traktora znaczy. Bo tam jak będzie pełno czy coś, to się przejadę. W ostatnim odcineczku oczywiście czasie porozkręcać troszeczkę, pokazać wszystko, co mamy. Żeby się dużo działo. A, widzicie, duże pola, małe kombajny, musimy dać sobie radę, aż czasem to wiecie, będzie 15 metrów header, jeden kombajn, skosimy szybko sami. Chłopaki pójdą na usługi czy coś, to... No. To będzie się działo. No to ja na razie koszę, na razie mam tonę jedną, tylko mam jeszcze 7 przejazdów jeszcze mi zostało. Akurat będę miał pełny kombajn, może wy tam to skończycie na dole, dojdziecie do góry i będzie Lux Molina, Jesuś Blancuś. Klasik ładny ten motor. Maxi. Aśgacek ubrudził, ja pierdzielę. O czym ty jeździsz? Jak jest, czyściutki jest. No bardzo widzę. Cały brązowy się zrobił. No, nawet w środku, żeś kurde, widzę, nogi na szybie trzymał. Dobra, chłopie, dobrze, że my ci z manem umyli te dwa kombajny. I jego manego, i twój. Bo by wyglądały jeszcze gorzej. Dobra, nawet widzę, żeś papierosy palił, bo na ziemi leżą. Dobra. Mówiłem, nie kopć w kombajnie przy zbożu, bo się podpali jeszcze. No bo może się poli, co na 17 my nie widzimy. Chłop nie myśli. Tam no ładnie jadą, a i do czarnej dymy widać, kurde, jak jadą chłopy. No a jak? O jak? Co to? Dobra, jesteśmy. Szybkie ledwo, cięcie, przeszkody w pokoju przyszły. Ale już przeszkody wyszły. O, chłopy się sypią, tam tir jest pełny? Nie wiem. Przyjechali tu i ciule. Bliżej było. Jak będzie pełny, to mówcie. Zawiozę se. Achtung Granadę. Fahrzeug Schurt aus. Fert aus. Nie wiem po niemiecku czytać. A do mnie to jest niemiecki. A jakie w ogóle firma Forsznitów? Są je produkowane. Co? Proszę, nie, gdzie je produkowane? W Rumunii? Nie wiem. Niemcy. Nie, chyba nie. Nie. Niemcy by się nie podjęli takiego gówna chyba. No kto wie. Chociaż. Ja wiem. Ja tam nie wiem. Ja się tam nie znam. Ja jestem malutki rolnik, wiem, gdzie tylko 30 produkowali. Nic więcej. Jacek nawet tego nie wie, że w Polsce były 30 produkowane. Wiem. Jacek myśli, że pewnie w Chinach, bo to chińskie. Jedź. No hopie tam, co? To wyskoczyliście prawie tam, to luzik. Dobra, idę do Landy, do. I mi zostało to jeszcze kawałek. No tak, teraz nawet nie wiem, ile mi zostało tam odcinka, nagrałem. Nie lukłem sobie. Mało. Ale wiecie co, szybko luknę, nie ma problemów z tym. Na damy torki, wiecie, można lecieć. To był odcinek oczywiście ten. GK17.
Dokładnie. Ma minut, czy minuty, i 3,5. 3,5, 4, 5, no jest 5 minutek, gitara. Jak będę widział 10 minutek tutaj, tam 12, to będę mógł spokojnie kończyć odcineczek. No i lux. Widzicie, to jest plus dwóch monitorów. Na tym się nagrywa, na tym sobie widzę. Tutaj podglądzik, tutaj to przerzucę, a cały czas się gra nagrywa. Jak też dobrego programu, nie? Jacek OBS ma jeden monitor, też tak może. No. No i piszcie w komentarzach, jak ktoś jeszcze ogląda w tym momencie, bo nie wiem, czy oglądacie, czy nie. Jakie zwierzęta lecimy? Krowy, świnie, konie, czy kury? Co lecimy? Czy owce? Kury to jest nie. Dosyć ważne. Znaczy, no, kury się za bardzo nie może nie w ten, ale fajna robotka czasem jest, no, ale to zobaczymy. Coś to na pewno co gnój daje, czyli pewnie świnie i krowy pójdziemy. Tak. Jakby to wiecie, tylko krowy i świnie są postawione, czy trzeba będzie postawić? Są gdzieś chyba. Chociaż nie, muszą być, jak jest tyle tych warzyw, tego wszystkiego, to... Mogę właśnie, sobie ogarnąć te warzywa i warzywa może pójść w farmingu tak samo. Dobra, ale nie, mamy świnie na gospie, no to... No. To nie, ogarniemy to. Nie, krowy mamy. No, krowy mamy. No to luks. Ale piszcie w komentarzach oczywiście, co. Trzeba będzie się kiedyś wziąć poza odcinkiem, tam nauczyć tego wszystkiego, gdzie są jakieś jarzyny czy coś, i może w jarzyny pójść w farmingu, czy coś takiego, nie? No. Też byłoby ciekawe. Po obiedzie 30 marchewki kosi. Kto wie. Może się doczekać takich czasów w farmingu. Na razie to czekamy. Jacek jest zadowolony, bo tam wiecie, farming 19 się kończy pomalutku, z niedługo wyjdzie 21. Na komputer. Będzie musiał te pieniądze kolejne wyrzucić w błoto. Przecież nie mam 21, nie ma być na kompa. Znaczy nie wiem, czy 21, czy 22, czy 23 od razu wyjdzie. Tego to nie wiem, jaka będzie wersja tego. Więc... Ale jak wyjdzie na Xboxa, to możemy mieć farminga. Dobra, bany. Na pewno jak wyjdzie tylko na Xboxa, na te PlayStationy, to nie kupię na pewno. Ale czemu? Przecież możesz mieć, no, przecież na komputerze masz Xboxa. No ale to ja wiem, czy ja będę grał wtedy, to będzie prawie to samo, co 19. Modu za bardzo nikt nie będzie tego robił. A, jest no, ciężko. To wolałbym grać w 19, 19 kończy te serie wszystkie porządne. Zrobić no. 10 sezonów na 15, nie? By było, to by było luks. PGA. Mogę pozdrowić, mogę Polskie. Pozdrowić. Pozdrowić na odcinku chciałem. A co chcesz zrobić? Nie pozdrowić. Mamy chciałem pozdrowić na odcinku. Pozdrawiaj. O, tam jest pełny tir, zobaczcie. Tak. Pełny jest tir? Tak. Chciałbym pozdrowić moją mamę, tatę. Ciebie. Was. Kotka mojego. Moje 7 królików małych. Płacę. Ja chciałem pozdrowić moje kotki małe, Jacka, tatę, wujka, dwóch ojców, dwie matki. Stój. O, to ja jadę się przewieźć, przejechać. O. O, 97%. Jak? Mi nie chciał sypać już. Ja się przesypię. Że masz pusto, czemu mi pchasz klasa? Chłopie, jak tego na ludzie chyba zostawiłeś. No tak. Patrz. Klas mu ucieka. Łap go. Jest. Czekaj, chłopie, co ty robisz? Ja nic. Chłop, co zrobił? Mamy trendy, jedziesz. No, góry. No, tam skoczyliście. To kurwa, myślałem, że to traktor. Jak? Traktora nie widziałeś? Teraz go zgaszę, żeby nie uciekł. Kurde, ale z kierków zabił. No, potem taki brzuch urośnie, gruby będzie jaca, że o kurde. Nic tam, nie grozi, jak na razie. I nie grozi na razie, kwarantanna jeszcze po chwilę potrwa. Więc wiesz, jak to będzie. Dobra, jedziemy busem. Jedziemy się wyładować. Nie, sprzedaż. Nie, drugą sprzedamy. To sobie zostawimy. A w razie, o Jezus, mamy rzepak. Ale tam jest niedużo, zobaczymy, no to najwyżej to poza tym się wywiezie, nie? Mi się za bardzo tam jechać z tego sprzedawać nie chcę, to jest daleko.
To się najwyżej tam poza tym będzie język potrzebny. Tutaj w silosie nie zginie. Nie ma co się bać o to. Aha, to trzeba potem łyżką wsypać jeszcze to co Manny wysypał kombajnem. No. Tędy jedziesz? Od lasu? Oj, nie trafiło, to nie osło mnie. Dobra. Jedź do góry. Panie, blokada musi iść, poszła blokada. I wysypujemy rzekę na bok. I jedziemy. Ej, mówiliście, że tak długo nie powiedziło. Znaczy kombajny, tu koszenie. To szybko idzie. Ale długo idzie, co idziło. No, te chwile, że tego gościmy tam byłem. No, no, gdzieś tam nagrał odcinek. Ja nagrywam. Ty nagrałeś sobie 10 minut tego. Może nie belek. No, chwilę kosimy, najdłużej to kosimy pole. No to ta, no jest duże, no ale jakbyśmy mieli w klasie ten header taki jak tutaj, no to... Wiesz, to... No z czasem będzie, nie? W drugim sezonie na pewno będzie już. Jakiś traktorek nowy przyjdzie. Teraz tu lusterka, którego nie będę cofał. Babcia Janina dzwoniła do mnie dzisiaj. No. Przedtem. No i co? Jak się nie kamerowało. Mówiła, że mam nam przesłać 60 tysięcy, żebyśmy spłacili ten kredyt. Tak? No. O, babcia Janina dobra jest. A skąd wiedziała, że kredyt mam? Co? Skąd wiedziała, że kredyt jest? Kurwa, moja babcia to jest. Nie pytaj, skąd wie. Ona wszystko wie. Babcie wszystko wiedzą. Nie interesuj się. To, że jej powiedziałem, to nie powinno cię obchodzić. Powinno cię obchodzić to, że ci zabroniłem. Ta jest ale po... Dobra. Powiedz temu chujowi. Co jest chujem? Ale nie przeklinaj, bo... Ale ty jesteś... Pipchu. Family friend, content, chłopie, co ty pan, robisz? Co ty nie rozumiesz? Czego co pan nie rozumiesz? Co ty robisz? Czego pan nie rozumiesz? Znasz te słowa? Nie. Czego pan nie rozumiesz? Pan Raćko, fizyka. A dlaczego pan nie rozumie? Czego pan nie rozumiesz? No nie wiem. Wszystko jasne? No dobrze. No, tak to nauczyciele mówią. W mieście opuść kader i jedziemy. Kiemany, jedziesz w górą czy dołem? Górą. Dobra, to jadę za jacem. Jadę za jacą. Trzeba to ładnie pokosić, no już jest 12 minut odcineczka, to jeszcze 2 minutki będziemy kończyć żniwa przepiękne. Przepiękne, bardzo ładne żniwa. Mam nadzieję, że się przyjęły. Nawet nie wiem, jakie wyświetlenia są. Nagrywamy wszystko monotonnie. O, lag. O, puścił. I lag. Nie, nie. I puścił, dobra. I lag. I puścił. I lag. I to ja nie mam. I lag. I puścił. I lag. Jak miałem właśnie tak w pola jechałem. I puścił, dobra. A, widzisz, ciebie chyciło teraz. Właśnie to jest to. Zawsze na nagraniu, nie? No. Nie wiem dlaczego, zawsze na nagraniu. Normalnie pingu nie mamy, tylko na nagraniu. Nie wiem, mamy pecha po prostu, musimy się zamienić nagrywaniem. Tak. Jak ja mam nagrywać, nagrywaj ty, jak ty to ja. Albo ty mi nagrywaj, ja tobie. Tak to bez sensu. Cyk. Cyk, opuszczamy i worka. Idziemy górą. No ja akurat to pole skończymy, będzie koniec odcineczka, no coś pięknego. Wszystko było wypracowane idealnie. Oczywiście z pomocą Jaca i Pietera nie dałbym rady, bo to wiecie, jednak dwie dodatkowe ręce. Dokładnie. No ale byś miał to kosić jednym kombajnem. Chyba by mi chwilę zeszło. Chyba, że jakiś duży miałbym jeden. Tak, tym klasem malutkim. Nie, tam to szło, i szło, i szło. I by skończyć no, nie szło. Szło, szło by. A mówię wam, kupcie 3-metrowe headery? A nie, ja mogę kupić. Nie, on nie ma. Esa. Jeźdź tam, byku. A czemu pod promu się wpierdzieliłeś? Nie, bo my tak się kochamy. Chłopy se te headery pokrzywiły. No to co, mordy? No, coś pięknego. W takim trójkąciku, można powiedzieć, kończymy te żniwa. Żniwa uważam w tym sezonie za zakończone. Dziękuję wam serdecznie. Czekajcie na kolejne odcinki, jakieś kultywatory, orki, nie wiem, coś takiego, lasy. Ja wam dziękuję, do zobaczenia. Pa, pa! Na razie. Halo.